Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się tu przed świętami. To szczególny okres, inny niż jak co roku. Inne też refleksje. Trzeba się zastanowić też nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem. Ale czas związany z pandemią jest właśnie szczególny. Ja chcę przekazać parę tylko informacji. Na dzień dzisiejszy w gminie Radów w kwarantannie mamy 38 osób. To jest, jak wszyscy wiemy, bardzo mała ilość, ale od 9, czyli od dnia dzisiejszego i od 10, będzie nam 27 osób w kwarantannie i pozostałe osoby to są praktycznie dwa gospodarstwa domowe, bo przecież wiemy, że kilka dni temu każda osoba przyjeżdżająca za granicę jest poddana kwarantannie, ale też osoby zamieszkujące razem z tą osobą, która nie idzie na przykład do kwarantanny, która jest na przykład na terenie powiatu tarnowskiego w Wojniczu. Pozostajmy w domach w tym okresie świątecznym. Spróbujmy przeżyć te święta inaczej, nawet z dala od siebie, ale bądźmy razem. Kontaktujmy się tylko telefonicznie, spróbujmy wytrzymać, nie przemieszczajmy się. Ja bardzo dziękuję wszystkim seniorom, którzy zaangażowali się w szycie maseczek. My w tej chwili mamy dostępnych 300 maseczek w gminie, jeżeli tylko rząd wprowadzi obowiązkowe noszenie maseczek po wyjściu z domu, od zaraz po świąt uruchomimy rozdawanie maseczek wszystkim mieszkańcom gminy Radów. Odnośnie przejazdów przez firmę Janpol doszliśmy do porozumienia. Do końca kwietnia autobusy będą kursowały tak jak dotychczas. Później, po okresie świątecznym, będą dalsze ustalenia, o których dowiecie się w bieżących raportach. Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Radów, wszystkim sympatykom życzę dużo zdrowia, radości z przeżywania świąt wielkanocnych, abyśmy te święta przeżyli w spokoju, w radości. Czas, który mamy teraz, jest czasem bardzo trudnym. To czas refleksji, zastanowienia się nad tym, co w życiu jest konieczne, bardziej, a co mniej konieczne. Myślę, że przeżyjemy to wszystko razem. Ten czas trudny na pewno przeminie, a później mocniejsi, lepsi, bardziej wrażliwi, bardziej tolerancyjni będziemy odbudowywać to, co przez ten okres straciliśmy.